Siemaneczko, cześć wszystkim, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak już się pewnie domyślacie, będziemy coś zrywać. Tak jest. Dzisiaj przyszedł czas na zerwanie owocu z mojego drzewka granatowego. Podobny odcinek już był u mnie na kanale, ale dzisiaj kolejny, tym razem inny owoc, nieco większy niż ten, który był ostatnio. Ogólnie na drzewku znajdują się trzy owoce. Ten jest średniej wielkości i mniej więcej takiej wielkości był tamten granat, który był pokazany wcześniej na odcinku. Zrobię wam chyba tutaj odnośnik gdzieś w tym miejscu do filmiku. Ten jest najmniejszy i najpóźniej się pojawił na drzewku. I ten, który będziemy dzisiaj zrywać, jest największy. W rzeczywistości ma troszeczkę inny kolor, zupełnie inaczej wygląda na żywo niż na nagraniu. Zaraz go zerwę i pokażę, jakiej jest wielkości. Potrzymaj aparat. O, właśnie. Także ucinamy. Zobaczcie, tak w porównaniu do ręki. No jest dosyć ciężki i jest co trzymać na pewno. Z tej strony wygląda tak. Od góry tak, ma ładne przebarwienia. Także zabieramy się za krojenie. Tak go przekroić, czy tak? Tak o? Dobra, to kroj twardy, słuchajcie. Bardzo twardy. I zobaczcie, jaki sok z niego cieknie. Mam nadzieję, że już jest w ogóle dojrzały. Okej, udało się. Tak wygląda w środku, bardzo apetycznie. Także zrobię małe cięcie, rozkroję go jeszcze bardziej i zaraz wam powiem, jak smakuje. Za chwilkę się słyszymy. No jestem, słuchajcie, z powrotem, ponieważ zapomniałem łyżeczki, się przygotowałem, przyniosłem deseczkę, przyniosłem oczywiście nóż i nożyczki, ale zapomniałem najważniejszego, czyli łyżeczki. Spróbujemy nabrać trochę tego miąższu łyżeczką. Soku, jak widzieliście, było dosyć sporo. Kolor jest dosyć ładny. Zaraz wam powiem, jak smakuje. W smaku oczywiście przypomina owoc granatu. Jest może ciutkę bardziej kwaśny, ale ze względu na to, że dojrzewał właściwie zimą. Ale smak, no, wyczuwalny, że jest to granat, a nie jakiś inny owoc egzotyczny. Także chciałem zrobić odcinek, żeby wam pokazać. Wydaje mi się, że jest dosyć ciekawy, bo mało osób chyba w ogóle uprawia tego granata. Jak widzicie, mam bardzo, bardzo dużo pestek do wsiewania. Tutaj mój pomocnik, który pomagał mi kamerować, podpowiada mi, żebym przypomniał wszystkim, że jest to granat odmiany karłowej. Także żebyście nie myśleli, że jest to granat właściwy. Zresztą widać po jego rozmiarze, że nie jest wielkości zwykłego sklepowego granatu. Także to tyle w tym odcinku. Jeszcze dwa granaty wieszą na drzewku, ale najprawdopodobniej już nie będę wam ich pokazywał, jak będę je zrywał, ponieważ najprawdopodobniej będą wyglądały identycznie. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć!